Witajcie moi drodzy. Dzisiaj tradycyjnie z niedzielnego spaceru, ale z miejsca, w którym jeszcze do tej pory nie nagrywałem, nigdy mnie tu nie było. Ale tu jest pięknie. Teraz wam pokażę. Spójrzcie. Taka polna dróżka przez las, z dala od ludzi, z dala od wszelkiej cywilizacji. Cisza, spokój, wiatr hula, mimo że majówka, to tereny piękne i spokojne. Ale słuchajcie, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Ja już niejednokrotnie w moich materiałach wspominałem odnośnie wyłączeń energii, odnośnie blackoutu. Wtedy się wszyscy śmiali. I ja nie chcę tu się zagłębiać w jakieś, nie wiadomo co, teorie spiskowe i tak dalej, bo to nie na ten temat wywód, nie na ten temat materiał dzisiaj, ale mam swoje przemyślenia i chciałbym się z wami właśnie nimi dzisiaj podzielić, dlatego też bardzo serdecznie zapraszam na odcinek. Trochę nam dzisiaj wieje, słuchajcie, mam nadzieję, że mikrofon nie będzie zbierał tych szumów, tego wiatru, że będzie dało się normalnie oglądać. Moi drodzy, 28 kwietnia 2025 roku, około godziny 12.33 czasu polskiego, wystąpiły przerwy w zasilaniu w kilku krajach europejskich. Mianowicie w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji, częściowo przynajmniej, i jak gdzieś tam donosiły jakieś media, również część Belgii, część Holandii, część Niemiec ponoć, ale to nie jest niepotwierdzone. Być może chodziło bardziej o to, że było to odczuwalne w jakiś sposób lub zauważalne. Nawet w Polsce były zauważalne jakieś skoki częstotliwości, spadki tej częstotliwości. I wiecie, media głównego nurtu się rozpisały. Internet huczał. Zresztą do dzisiaj huczy. Ale co się to wydarzyło? Było o tym głośno, ja mówię, nie, niech se wszyscy popiszą, niech se wszyscy ponagrywają, a ja poczekam na spokojnie i nagram sobie coś za parę dni na ten temat, bo uważam, że temat jest naprawdę istotny i tak naprawdę warto go zgłębić. Nie będę wnikał w to, co było przyczyną takiej, a nie innej sytuacji, ale moim zdaniem to był test. I czy było to planowane, czy było to nieplanowane, nie ma dla mnie większego znaczenia, tak? Istotne jest to, jak zachowało się społeczeństwo, jak zachowali się obywatele krajów dotkniętych tego typu awarią. Wiecie, dużo jest różnych wypowiedzi. Ze mnie się wszyscy śmieją, może nie wszyscy, ale spora większość. Nawet ostatnio wymieniałem komentarze z jednym z widzów, to jeszcze było zanim wystąpił ten blackout w Hiszpanii, Portugalii. Mianowicie pisaliśmy tam coś ze sobą, że może dojść do awarii, może dojść do przerw w zasilaniu i było, że nie, absolutnie, takie rzeczy są niemożliwe, to się nie dzieje, bajki opowiadasz, bzdury i tak dalej, i tak dalej. Tu nagle magicznie pstryk i wystąpiła przerwa. Przerwa kilkunastogodzinna. No i co? I nagle się retoryka zmieniła, bo ów jegomość napisał do mnie, no dobrze, no ale ileż to takich przerw i blackoutów było w ostatnich latach. I co? Nagle, no ileż było, nie? Czyli najpierw ich nie było w ogóle, są niemożliwe. Jak się zdarzyło, to no ileż ich było? No był jeden, tak? Tak naprawdę było ich więcej w ostatnich latach, ale powiedzmy, że mniejsze, większe, no to już jest mało istotne. Ale zwróćcie uwagę, że to nie jest sytuacja jakaś odosobniona. To nie jest coś, co się nie może wydarzyć powtórnie. I teraz pytanie, że czy jeżeli się wydarzy powtórnie, to jaką będzie miało skalę? Jednego, dwóch, pięciu krajów, czy może całej Europy i w tym Polski?
Ktoś zaraz powie, że bzdury gadasz, to jest niemożliwe. A ja mówię, jednak jest możliwe. I nie chodzi tu znowu o teorie spiskowe, o straszenie, o jakieś, wiadomo, defetyzm, tak jak to niektórzy mówią. Chodzi o fakty. Chodzi o to, ile osób było zabezpieczonych i przygotowanych na taki blackout. Promil czy poniżej? Jak myślicie? Ile osób jest gotowych na to, żeby przetrwać dobę bez energii elektrycznej? Co wydaje się prostym zabiegiem, tak, no co to jest doba? To jest nic, nie? No a jednak nie jest to takie proste. I co? Wyobraźcie sobie sytuację, że do takiej usterki, planowanej czy nieplanowanej, obojętne, dochodzi nie latem, kiedy jest 30 stopni, tylko zimą. Nie w Hiszpanii, Portugalii, tylko w Polsce. I co robicie wtedy? Ta awaria nie trwa 10 godzin, tylko trwa 7 dni, 10 dni, 14 dni, może dłużej. Czy macie zapas energii? Czy jesteście zabezpieczeni na to, żeby przetrwać taki okres? Zobaczcie, co z nami jest robione. Wszystko ma być na prąd. Macie nie mieć ogrzewania gazowego, bo gaz już jest brudny. Macie nie mieć pieców na węgiel, na drewno, na jakieś inne paliwa stałe. Tylko wszystko ma być elektryczne. Dlaczego? No bo przecież prąd najłatwiej jest wyłączyć. A jak wyłączą prąd, to nie macie niczego. I co? Stajecie się posłuszni. No właśnie. Czyli nie wiecie, co się wydarzyło. Nie ma z wami kontaktu, no bo przecież nic nie działa. No ale jedni z drugimi, no, że tak powiem, mogą się przestać lubić. To tak bardzo delikatnie, nie? No bo jeżeli nie ma prądu przez dzień, dwa, no to jeszcze jakoś sobie poradzimy. A jak nie będzie go przez tydzień, to na ile macie zapasów w lodówkach? W lodówkach, które nie będą działać, nie? Bo bez prądu nie działają. Ci, co mają agregaty, no to coś tam jeszcze podziałają. Zasilą sobie ten swój jakiś dom, czy krytyczne obwody. No ale jak długo je zasilą? No tak długo, jak starczy paliwa. No a jak się skończy paliwo, to pytanie, skąd je wziąć? No bo na stacji go nie będzie. Bo wszelkie zasoby, które ewentualnie były, zostaną wykupione. Kartą nie zapłacicie. Jedyne, co możecie zrobić, to zapłacić gotówką, o ile macie ją w portfelu. Bankomaty nie działają. Telefony nie działają. Internetu nie ma. Nie macie skąd wziąć informacji, co się dzieje. Telewizja nie działa. No i co? Zostaje wam radio na korbkę, jeżeli nie macie, żeby jakoś ewentualnie informacje wyciągać. Wasze zapasy domowe, pożywienia. No i próba bycia prepersem, nie? Domowy survival. Przetrwanie. Ktoś może się ze mnie znowu śmiać. Mój kolega Waldek z kanału Pompa Ciepłej PV, którego serdecznie pozdrawiam. Mówi, pewnie by powiedział, czy pomyślał sobie, ależ ci się znowu udało, jaki jesteś szczęśliwy, że gdzieś tam prądu brakło, nie? Ja mówię, nie jestem szczęśliwy, bo ja się nie cieszę z czyjejś krzywdy, ale próbuję przed nią przestrzec osoby. Znowu ktoś powie, no trafiłeś, nie? Jasnowidz. Nie jestem jasnowidzem. Obserwuję. Obserwuję i łączę kropki. I właśnie tak to realnie wygląda, słuchajcie. Nie ma jasnowidzów, nie wiadomo kogo, tylko to są co najmniej ludzie, którzy potrafią w sposób lepszy lub gorszy analizować rzeczywistość i właśnie łączyć te kropki, patrzeć, co się dzieje i co się może wydarzyć. A oczywiście przy odpowiednio dużej ilości określonych stwierdzeń, no w któreś się trafi. Natomiast tutaj sytuację, którą mamy, wiemy od dawna, że infrastruktura jest przeciążona. Infrastruktura energetyczna.
Ktoś teraz powie, no dobra, nie będzie tego prądu, ja jakoś przetrwam. No jakoś pewnie większość przetrwa, nie? Tylko tak, no musisz mieć zapas wody, bo woda z wodociągów może do ciebie nie dotrzeć. Bo pompy nie będą działać. Nigdzie po pomoc nie zadzwonisz, bo telefonia komórkowa wysiadła. Nie ma sygnału. Na telefonie masz zero zasięgu. Wujek Google nie działa. Internet jest głuchy. Zostajesz z tą wiedzą, którą masz w głowie. I z tymi umiejętnościami, które masz w głowie. I tylko na nie możesz w takim przypadku liczyć. Oczywiście, na rodzinę, może znajomych, no ale oni też chcą przetrwać i też mają problemy, podobne jak ty. No i co teraz zrobić? No, zostaje ci magazyn energii. I znowu ktoś powie, o, chcę sprzedać. Nie, nie chcę sprzedać. Jak ktoś jest zainteresowany, to wie, gdzie mnie znaleźć, ma do mnie kontakt. Jak mam moce przerobowe, to pomogę. Jak nie mam, to będzie musiał poczekać, bo temat jest bardzo szeroki i zainteresowanie gigantyczne w ostatnim czasie. Ja myślę, że ta sytuacja sprzed kilku dni tym bardziej spowoduje, że ludzie będą chcieli mieć magazyn energii, przejść w off-grid. No bo jeżeli macie swoją fotowoltaikę, macie swój magazyn energii, który może Wam zapewnić przetrwanie na kilka dni, to takie wyłączenie nie jest Wam straszne. Zawsze jakąś energię tam zdobędziecie, trochę ze słońca, nawet z chmur, w pochmurny dzień. Jak macie dużą ilość paneli, magazyn Wam wytrzyma. W razie czego doładujecie go z agregatu, jeżeli macie ten agregat i macie tam zapas paliwa, to Wam na dłużej wystarczy. No ktoś znowu powie, to nie ma sensu, bo to się nigdy nie zwróci. No właśnie się zwraca w takich sytuacjach. Między innymi oczywiście, tak? Ale w sytuacjach kryzysowych. Bo wtedy jesteście zdani sami na siebie. Żadne służby Wam nie pomogą. Państwo Wam nie pomoże. Zostajecie z tym, co macie i sobie radźcie. A wiecie, że spokój to panuje do czasu, dopóki ludzie mają co jeść. A jak się skończy pożywienie, to nie będzie, że to znajomy. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo to nie o to chodzi. Natomiast, no, może być różnie i bardzo, bardzo ciężko. I teraz, czy to był test? Wiecie, że ostatnie lata są przeciekawe, bym to tak określił, jeśli chodzi o weryfikację tego, jak się zachowuje społeczeństwo w różnych sytuacjach. Najsłynniejsza choroba świata pokazała. No teraz się, moim zdaniem, biorą za energetykę, bez której, jak wiecie, nie ma praktycznie niczego. I będę obserwować, jak te drobne ludziki biegają, co wymyślają i jak sobie radzą, żeby przetrwać. I moim zdaniem, to nie był ostatni blackout. To się będzie powtarzać. Te przerwy będą coraz dłuższe. Będzie ich więcej. Będą w różnych regionach Europy, nie tylko Europy. No ale jeżeli ktoś w to nie wierzy i uważa, że to są teorie spiskowe, niech robi po swojemu. A osoby ogarnięte, te, którym się oczy otworzyły lub się powoli otwierają, zaczną myśleć troszkę inaczej. Zaczną myśleć tak jak my off-gridowcy. Decyzja należy do Was. Zostać na tym, co jesteście i wierzyć, że nic się nie wydarzy i że zawsze będzie zasilanie z sieci, zawsze będzie łączność, albo zastanowić się nad nabyciem magazynu energii, systemu, który umożliwi Wam bycie w niezależności. Nie chcę tutaj znowu rozciągać tego materiału, bo wiecie, że ja tak sobie mogę długo. Ale weźcie pod uwagę jeszcze jedną ciekawą rzecz. Bo wiele osób, nawet w Hiszpanii i też na YouTubie można znaleźć,
mówiło, że dziwne, bo wyłączono prąd, a w niektórych regionach na przykład łączność jeszcze była. Telefony nie przestały działać, ale internet był. No właśnie, i to jest ciekawe, nie? Ale wiecie, ja jestem operatorem telekomunikacyjnym, podobnie jak Waldek z Eptobox, i my doskonale wiemy, dlaczego to działało. Otóż węzły sieci telekomunikacyjnych mają swoje zasilanie awaryjne. I właśnie magazyny energii, akumulatory i tak dalej. W różnych miejscach, w zależności od skali, te systemy mogą działać. I teraz tak, zobaczcie, na przykład u mnie jeden z węzłów, bo to już był materiał na kanale, jak mnie tam Tauron wyciął. Ja zainstalowałem tam magazyn energii, który umożliwia mi przetrwanie 4 do 5 dni, czy przetrwanie, zasilenie węzła. Są serwerownie, które mają na 2 tygodnie takie zasilanie zrobione, albo i na dłużej. Mają też oczywiście agregaty i tak dalej. Jeżeli są to jakieś tam bardziej istotne punkty, no to z takich punktów łączność będzie zawsze. One są gdzieś wpięte w jakieś inne węzły, gdzie też jest zasilanie awaryjne. I dopóki tego zasilania starczy, dopóty macie u siebie usługi internetu, macie dostęp. Jak się skończy, choćby na przykład u waszego lokalnego dostawcy zasilanie, choćby nie wiadomo, co było dalej, wy łączności mieć nie będziecie. No i tak też się działo, że w części punktów ten internet jeszcze był przez parę godzin, a w części nie było go od razu. Tam, gdzie nie ma podtrzymania awaryjnego, siadło od razu. Tak to realnie wygląda. No i teraz co? Można gdybać, jaka będzie przyszłość, jak to będzie wyglądało. Moje zdanie jest takie. Tylko i wyłącznie off-grid może zapewnić niezależność energetyczną. Mniejszy lub większy, ale off-grid. Temat złożony, ale co się dalej wydarzy? Powiedziałbym wam w tym materiale, ale chyba sobie to zostawię na kolejny odcinek, bo to są takie moje przemyślenia, moje analizy i też moje pobożne życzenie. Trochę mój plan na przyszłość. Natomiast uważam, że przyszłość to jest upadek obecnego systemu energetycznego i powstanie zupełnie nowego, innego. W to miejsce. No ale to już na inny odcinek. Także zostawiam was z tym do przemyśleń. Przeanalizujcie. Zastanówcie się, czy możecie jakoś się zabezpieczyć. Napiszcie mi, co o tym sądzicie, bo bardzo sobie cenię wasze komentarze. No i cóż, na dzisiaj tyle. Pamiętajcie, że jeżeli wam się podobało, to oczywiście gorąco proszę o łapeczki w górę, o subskrypcję. Piszcie i nie poddawajcie się. Moc jest w off-gridzie. Cześć!